Wierszy, które napisał dla nas Marcin Urban. Drzewa żą o chłodzie, mniej ubrane co dzień, a zmierzch spada na nie, z nieba niespodzianie. Wicher nocą dmucha, a nie znośna plucha, zostałam zaproszona przez Marcina Urbana i Państwa Guzikowskich, którzy będą prowadzić dzisiejszy wieczór. Mam kolejną okazję przedstawić swoje kompozycje. Bardzo lubię śpiewać, w związku z tym mam nadzieję, że wieczór, który dzisiaj się odbędzie, będzie miły dla odbiorców, a mało stresujący dla mnie. Zapach, kondensacja raju. Przyglądam się roślinom, jak to mam w zwyczaju. Widzę kilka storczyków, wszystkie śnieżno-białe. Tylko jeden jest żółty i ma centki małe. Który jest najpiękniejszy? Wybór nie jest trudny. Wśród białych centkowany jest po prostu cudny. Wyróżnia się niezwykłą swą powierzchownością, więc on jest najpiękniejszy. Wiem to już z pewnością. Kilka tygodni mija, jak malutka chwilka. Jestem znów przy kwiaciarni i mam minut kilka, więc by nacieszyć pięknem kwiatów duszę swoją, idę prosto na miejsce, gdzie storczyki stoją. Lecz natychmiast dostrzegam wśród kwiatów odmianę. Tylko jeden jest biały, reszta centkowane. Przyglądam się wnikliwie i stwierdzam, że biały jest w swej doskonałości po prostu wspaniały. Morał jest oczywisty. To, czego jest mało, otacza się na ogół szacunkiem i chwałą, a to, co równie piękne, lecz powszechne przy tym, znacznie rzadziej się ceni w stopniu należytym. Refleksja teatralna. W życiu zupełnie jak w teatrze. Nie wszyscy grają główne role, a los marzenia koryguje, niosąc swe dole i niedole. Lecz jest przykładów na to wiele, że można jednak podziw wzbudzić, gdy gra się szczerze i prawdziwie, a nie małpuje innych ludzi. Jak legendarny stary wiarus, do końca warto trzymać fason. I nawet jeśli sił brakuje, grać wciąż z uczuciem oraz z klasą. Skoro reżyser dziejów dał nam epizod zagrać, choć przez chwilę, to nie kwękajmy, że tak mało, lecz cieszmy się, że dał aż tyle. Co dzień mnie straszy sługa cienia, siwizny fryzjer w kolor zmienia. Kalendarz pędzi w jakim szale, po schodach wchodzi się o spal. Czyta się z coraz większym trudem, literki małe, lata chude.
a myśli obdzierają z marzeń kolejne żółte kalendarze. Życie ociera się o pana, dzień się zaczyna kawą z rana. I choć tęsknota mieszka w nas, nadzieja kurczy się jak czas. Nauczyłam się na gitarze tylko dlatego, prawda, grać, żebym nie imponowała byle czym, tylko właśnie tym, żeby mnie zaśpiewać ładną piosenkę i zwrócić na siebie uwagę, jak byłam młodą dziewczyną. Natomiast pianinko to jest taki mój jakby balsam dla duszy. Życie ociera się o pana, dzień się zaczyna kawą z rana. I choć tęsknota mieszka w nas, nadzieja kurczy się jak czas. Majeczka Dąsy. Chłopak patrzy z uwielbieniem, serce ma w miłosnych pąsach, chce ślubować jej na wieczność. Lecz dziewczyna wciąż się dąsa. Książę oddał pół królestwa, dom buduje, sadzi drzewa. Chciałby jeszcze syna spłodzić, lecz królewna wciąż się gniewa. Facet rzucił dla niej wszystko, życie za nią oddać skory, spełnia każde jej życzenie, a kobieta ma humory. Chłop od złotej rybki dostał cennych darów listę całą, by swą żonę zadowolić, ale babie wciąż jest mało. Feministkom dedykuję myśl przewrotną może nieco. Dajcie wy mężczyznom spokój, skoro śliczny świat tak szpecą. W takim razie krótka historia o pewnym chłopcu. Bajka o całuśnych żabkach. Pewien chłopak wierzył w bajki, przez co dał się nabrać na to, że się żaba może zmienić w pannę piękną i bogatą. Chcąc przemianę taką sprawić, łapał żaby w bagnie, w lesie i całował je w nadziei, że to szczęście mu przyniesie. Robił tak pół roku prawie i zapewne mógłby dłużej, lecz liszaje obrzydliwe pojawiły się na skórze. Puentę widać jak na dłoni oraz morał bardzo krótki. Kto za szczęściem głupio goni, będzie musiał leczyć skutki. Umiem ciebie już na pamięć. Znam uczucia wszystkie twoje. Ukochana piosenka to jest Umiem Ciebie już na pamięć, którą tak zawsze dedykuję mojemu mężowi. Znaczy, można na pamięć kogoś umieć? Tak, bo po tylu latach można się nauczyć. Czyli po omacku. Po omacku. Znam twe słowa, nim je powiesz. Thank you.
Państwo naprawdę wiecie, jakie mogą być pożytki z tych tomików poezji? Poezja może mieć wartość dużą, bowiem tomiki niekiedy służą gronu realnie myślących osób w bardzo praktyczny i sprytny sposób. Na przykład jednym gwałtownym ruchem można tomikiem ustrzelić muchę. A kiedy duszno jest lub bezwietrznie, wachlować można się nim skutecznie. Jeśli się kiwa talerz rosołu, warto podeprzeć nogę od stołu. A gdy się skrada kocur sąsiada, rzucając książką, wypłoszyć gada. W czasie ulewy tomikiem jeszcze osłonić można oczy przed deszczem, a gdy dopieka lato gorące, skryć można pod nim głowę przed słońcem. Na koniec można okruch kultury oddać do skupu makulatury. Lub pomijając wartość liryczną, mieć z tego korzyść energetyczną. Jak widać, książka jest przyjacielem, który przynosi wygody wiele. Zachęcam zatem do jej nabycia. To przecież cząstka mojego życia. Maciek Urban, który jest sprawcą tego wszystkiego, co tu się wydarzyło. Szanowni Państwo, ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, jak zawsze w takich sytuacjach, ale muszę tutaj szczególnie podziękować właśnie Basi Leśniak. Basia Leśniak to niezwykła osoba, która skomponowała wszystkie te tutaj przed chwilą wykonane utwory. Przyznacie Państwo, że poezja w momencie, kiedy ubierze się ją w nutki, w akordy, staje się znacznie piękniejsza. I to wszystko zawdzięczamy Basi Leśniak. Basia Leśniak, proszę. Chciałbym podziękować kochanym, wspaniałym Urszuli i Maćkowi. Urszula i Maciek Guzikowscy od wielu lat, już strach myśleć o tylu, czytają moje wiersze i przygotowują takie spotkania jak te. Już, momencik. Państwo biją brawo, a ja wręczam kwiatki. Nas cały czas pan Tadeusz. Pan Tadeusz jest postacią dla mnie niesamowitą, ponieważ przychodzi na różne spotkania w całym Krakowie. Niedokładnie wiem, bo ja słabo z pamięcią, ale pan Tadeusz reprezentuje portal internetowy, taki właśnie, który mówi o tym, co się w Krakowie dzieje. Był tutaj u nas 2 miesiące temu, był u nas 2 tygodnie temu, sfilmował przepięknie zresztą spektakl pierwszy Dokąd idziesz, człowieku, z muzyką Basi Leśniak. Drugi, To, co nadaje sens, z muzyką Basi Leśniak. Oba w wykonaniu Agaty Klimczak i umieścił to w internecie.